Wisła to najdłuższa rzeka Polski. Przebiega przez wiele kompleksów leśnych i terenów atrakcyjnych przyrodniczo. Wiślana Trasa Rowerowa to ogólnopolski projekt łączący 8 województw. Jego celem jest utworzenie ponad 1000-kilometrowego szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Wisły. W województwie kujawsko-pomorskim trasa biegnie wzdłuż obydwu brzegów rzeki. Długość prawobrzeżnej części szlaku wynosi 212 km, a lewobrzeżnej 238 km. Rowerzyści mogą zwiedzić największe miasta regionu. Trasa wycieczek obejmuje rejony ujęte w Europejskim Systemie Obszarów Przyrody Natura 2000. Obszary te są bogate w unikatowe gatunki fauny i flory. Na trasie turyści mogą zobaczyć wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Wszystko to sprawia, że Wiślana Trasa Rowerowa jest niezwykle atrakcyjna i ciekawa. Szlak jest tak pomyślany, aby nadawał się zarówno na długie wyprawy, jak i na krótkie wycieczki za miasto. Technicznie trasa jest dość łatwa i nawet początkujący rowerzysta nie powinien mieć problemów z jej pokonaniem. Szlak oznakowany jest specjalnymi znakami. Wiślana Trasa Rowerowa prowadzi najczęściej asfaltowymi drogami o małym natężeniu ruchu. Czasem są to też ścieżki rowerowe. Na terenach rolniczych lub w lasach szlak wiedzie traktami o gdzieniegdzie piaszczystej nawierzchni. Rowerzyści poruszają się z reguły na płaskim terenie, tylko czasami muszą pokonać małe podjazdy lub zjazdy. Jednak szlak nie ma cech tras górskich i dzięki temu można go pokonać na każdym rowerze. W zaplanowaniu trasy wycieczki i poznaniu atrakcji historycznych i przyrodniczych pomoże przewodnik po Wiślanej Trasie Rowerowej. Został przygotowany w formie pliku PDF. Dostępny jest na stronie internetowej wtr.kujawsko-pomorskie.pl. Można go pobrać, wgrać do telefonu i zabrać ze sobą w trasę. Po Wiślanej Trasie Rowerowej można poruszać się również korzystając z aplikacji na telefon komórkowy. Aplikacja umożliwia nawigację po szlaku i zawiera opis najciekawszych miejsc. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google, Apple i Windows. Na stronie wtr.kujawsko-pomorskie.pl można znaleźć wiele opracowanych, ciekawych tras o zróżnicowanej długości. Każda pomyślana tak, aby obfitowała w wiele atrakcji historycznych i przyrodniczych. Odkrywaj województwo kujawsko-pomorskie na rowerze!